Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj porozmawiam o jednej z nowości od wydawnictwa Uroboros, a konkretnie o książce Gdzie śpiewają diabły Magdaleny Kubasiewicz. Piotr i Ewa to zupełnie odmienne od siebie bliźnięta. Piotr, czyli taki mocno stąpający po ziemi, ulubieniec rodziny z w miarę jakby przyziemnym, konkretnym planem na życie. Ewa natomiast jest bardzo smutną, nieśmiałą dziewczyną, która żyje wiecznie w cieniu, niezauważona przez nikogo, a jej wybujała wyobraźnia prowadzi do tego, że jest ona nie tylko odludkiem, ale jest po prostu samotna. I pewnego dnia Ewa znika, bez śladu, i dopiero 9 lat później policja odnajduje zdjęcie Ewy uśmiechniętej, w portfelu martwej kobiety, której ciało odnaleziono w środku lasu. Idąc tym tropem, Piotr trafia do miasteczka zwanego azylem. Miasteczka pełnego tajemnic, pełnego uników, nieszczerych odpowiedzi i kłamstw. Czy Piotrowi uda się dowiedzieć, co się stało z jego siostrą? Jak trafiła do tego miejsca i gdzie jest teraz? Gdzie śpiewają diabły ujęło mnie już od pierwszego akapitu i to dosłownie od pierwszego akapitu dwiema kwestiami. Po pierwsze, opisem azylu, tego niesamowicie klimatycznego miasteczka z jego splątanymi ulicami, starymi drzewami, wrzosami i wiecznie rozchodzącym się zapachem bzu i jaśminu. I tymi pustymi domami, do których każdy potrzebujący mógł wejść i odnaleźć tam swoje miejsce na ziemi. I czytając te pierwsze strony, naprawdę miałam wrażenie, jakbym szła tymi uliczkami, jakbym właśnie odnalazła to swoje miejsce na ziemi. A później poznajemy legendę, a konkretnie legendy o diable śpiewającym nad Czarnym Jeziorem i o czarownicy, która ma jego serce. I każdy mieszkaniec tego miasteczka ma swoją wersję tej legendy. Każda z nich różni się od poprzedniej i nie wiadomo, która z nich jest tą pierwszą, tą najprawdziwszą. Ale definitywnie mogę Wam obiecać, że znajdziecie tam tę swoją ulubioną wersję legendy. Gdzie śpiewają diabły jest niesamowicie wciągającą, pełną tajemnic i niedopowiedzeń książką. Wodzi nas za nos i nie daje spokoju aż do ostatniej strony. Jazyl jest tak niesamowitym miejscem nie tylko przez jego klimatyczność, ale też przez jego mieszkańców. Są bardzo skryci, bardzo nieufni, tacy niechętni do rozmowy i współpracy. Jak w rasowym horrorze trafiacie do miasteczka, w którym chcecie rozwiązać pewną tajemnicę, która jest dla Was ważna, ale nikt nie chce z Wami rozmawiać, każdy zamyka Wam drzwi przed nosem, a nawet jeżeli z Wami rozmawia, to cały czas macie wrażenie, że nie mówi całej prawdy. Ale są oni też wyjątkowi. Maria, Dorota, Dimitri, Kata to są naprawdę bardzo wyjątkowe postacie, których właściwie nie rozumiemy aż do ostatniej kartki. A wtedy też mam wrażenie, że nie wiemy o nich wszystkiego i mają naprawdę niesamowity potencjał, żeby poznać ich bliżej, bo mają w sobie właśnie to coś. Jedyną tak naprawdę znaną nam postacią, którą rozumiemy i znamy jego historię, jest Piotr. Ale to jest bohater niesamowicie prosty, taki uparty, jakby zacietrzewiony, trzymający się swoich przekonań i takiego uporu, żeby trwać przy tym, co jest rzeczywiste, co jest realne i co trzyma się jego schematu tego, jak wygląda świat. I autentycznie, kiedy myślę o tym bohaterze, mam skojarzenie, że to jest taki stuprocentowy mugol. I to w takim niezbyt pozytywnym znaczeniu tego słowa jest postacią, która tak bardzo zderza się z tym eterycznym miejscem, że spotkanie z nim było dość ciężkie i nie do końca jestem przekonana, czy w ogóle polubiłam jego postać. Gdzie śpiewają diabły to książka z pogranicza. Pogranicza snu i jawy, magii, baśni, a rzeczywistości, szaleństwa i normalności, horroru i thrillera. Książka niesamowicie wciągająca, niesamowicie klimatyczna, pełna niedopowiedzeń, pełna zagadek, gdzie właściwie każdy element układanki, kiedy tylko wydaje nam się, że już wpadł w odpowiednie miejsce, on przeskakuje gdzie indziej. Jest bardzo, bardzo przyjemnie napisana, bardzo fajnie się czyta, lekko, bez żadnego problemu. Nie ma tutaj super zwrotów akcji, które by Wam wywróciły świat do góry nogami,
ale definitywnie przez całą książkę będziecie czuli ten dreszczyk takiego dyskomfortu i będziecie naprawdę czuli klimat tego miejsca, co mi się niesamowicie podobało. Poza tym, tak samo wątek główny, czyli odnalezienie Ewy, jest bardzo fajną, bardzo fajnie poprowadzony, ale tak samo legendy, jakby odnalezienie tej właściwej, najprawdziwszej wersji legendy o Diabłej Czarownicy definitywnie Wam się spodoba. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że przekonałam Was do przeczytania tej książki, bo to jest naprawdę świetne rozpoczęcie roku 2019, a Azyl jest serio miejscem, które nawet jeżeli nie mogę go odwiedzić, to z chęcią poczytałabym o nim więcej o jego mieszkańcach. Ale nie przedłużając, jeżeli filmik Wam się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, to pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał. I do zobaczenia niedługo. Cześć!